Witam Państwa na stadionie Łażynkowskim w Bławie. 12. kolejka spotkań o mistrzostwo 4. ligi warmińsko-mazurskiej. Drużyna gospodarza Jarka Leszczyna Kamator Lubawa podejmuje drużynę Manryki Życko. Bramki 24-12. Drużyna Manryki Życko zajmuje 5. miejsce w tabeli. Dorobek punktowy 19. Bramki 22-15. Tydzień temu zmarł były działacz i jeden ze współzałożycieli klubu sportowego MLKS Motor Lubawa, pan Józef Żuralski, prosiłbym o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy. Dziękuję. Tak jak już mówiłem, drużyna motoru Życko. Tydzień temu drużyna z Życka grała w Rągowie z Kuteczą Mągowią, zainicjowała 1-1. Natomiast drużyna motoru wygrała na wyjeździe z drużyną Omulek Wielbark 3-0. Bramki zdobyli Łukasz Owalski, Marek Szerzawski i Tomasz Szerzawski. W zeszłym sezonie 2014-2015 motor grał z Manryki Życko. Na jesieni wygrał u siebie 3-0, natomiast na wiosnę w rundzie rewanżowej przegrał z Manryki 2-1. Na stawieniu prowadzi 100 milionów, czyli 26 punktów. Drugie miejsce na to wypada 20. Mariusz, numer 19, Rutkowski Mariusz, numer 5, Rutkowski Krzysztof. I zawodnicy rezerwowi z numerem 1 Mazurewicz Adam, numer 14 Polaczek Grzegorz, numer 2 Mikołajczyk Tomasz i numer 3 Czurek Kamil. Trenerem drużyny gość jest pan Mariusz Jędziłka, kierownikiem drużyny Marek Rokowski. W bramce numer 22 Malanowski Jacek, numer 9, kapitan drużyny Krzyżacki Marek, numer 8, Wodnicki Patryk, numer 6, Marczewski Zbigniew, numer 18, Burkhard Andrzej, numer 4, Żak Grzegorz, numer 17, Józefanie Przemysław, numer 10, Krzyżacki Tomasz, numer 20, Grachowski Tomasz, numer 14, Magdalski Łukasz i numer 19, Kruszewski Mateusz. Zawodnicy rezerwowi z numerem 1 Kaczyński Adia, numer 11 Krzyżowski Paweł, numer 3 Malinowski Daniel, numer 13 Zasyba Adia, numer 2 Rzecza Miłosz, numer 16 Wittner Adia, numer 15 Bertowski Paweł. Trenerem drużyny gospodarza jest Paweł Kamil Szmat, kierownikiem drużyny Krzysztof Malinowski, opiekę medyczną rozpacza Wiesław Sieliński. Thank you.
Ja!
Kenko, lewe, tamte i gdzieś.
Po drugim! Zapraszamy na grobowiec.